Proszę zauważyć, że komunizm został obalony wtedy, kiedy Reagan był prezydentem Stanów Zjednoczonych i był wielkim antykomunistą, a na Watykanie był Jan Paweł II, który był bardzo politycznym papieżem i współpraca tych dwóch wielkich postaci doprowadziła do upadku komunizmu. Proszę zauważyć, że nasi wrogowie, czyli komuniści, ten komunizm międzynarodowy, ten neomarksizm, który się buduje, zadbał w tej chwili, że na stolicy Piotrowej jest człowiek, który się wprost przyznaje do inspiracji komunistycznych i niszczy po prostu Kościół, a na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych jest człowiek, który także, no trudno go o antykomunizm, jakby to powiedzieć, oskarżać, a swoimi zachowaniami powoduje tylko i wyłącznie rozrost potęgi chińskiej, potęgi Rosji i Niemiec. I jest to człowiek, który absolutnie jest zaprzeczeniem Reagana. Więc można pomyśleć o tym, że ci, którzy obecnie, że tak powiem, jakby prowadzą nas w stronę niewolnictwa i w stronę rekomunizacji i komunizacji świata, jakby zadbali, by te dwa wielkie, ważne stanowiska, te dwie wielkie stolice istotne dla rozwoju świata, no po prostu zostały opanowane przez tych, którzy absolutnie nie są zainteresowani obroną zwykłego człowieka, rodzin, zwykłych narodów przed komunizmem, a którzy właśnie myślą o jednym światowym rządzie, myślą o jednej światowej religii i po prostu szykują nam piekło na ziemi, więc po prostu oprzytomnijmy jako Polacy, zdajmy sobie z tego sprawę, bo przemówienie pana premiera Morawieckiego, przypomnę, po wyborach zaczęło się od tego, że nastaje nowy porządek świata i Polska ma zamiar w tym aktywnie uczestniczyć. To są słowa Mateusza Morawieckiego i my widzimy po tych działaniach, które są działaniami jego bieżącymi, że rzeczywiście służy on prędzej Berlinowi i Moskwie, służy jakimś obcym, że tak powiem, planom zniszczenia także cywilizacji łacińskiej i europejskiej poprzez realizację tego Zielonego Ładu. Przecież nawet weźmy chociażby pod uwagę ten Zielony Ład. To, co się w tej chwili dzieje w energetyce i to, co się dzieje właśnie na skutek tej wojny, można by było wykorzystać, by po prostu zerwać z tymi złymi rozwiązaniami Timmermansa i wszystkich innych. I proszę zauważyć, że tego ten rząd absolutnie nie realizuje. Co więcej, ten rząd w tej chwili angażuje się w wojnę ze swoim sojusznikiem w ramach Zjednoczonej Prawicy z Solidarną Polską, atakuje Ziobrę, który próbuje ratować właśnie kwestie związane z jakimiś naszymi resztkami suwerenności. I ten rząd Morawieckiego uważa, że to jest najważniejszy w tej chwili spraw wewnętrznych problem, mianowicie by po prostu nie brać pod uwagę interesów polskich, które są jasno i czytelnie artykułowane przecież przez sojusznika w rządzie, tak? Czyli przez Solidarną Polskę. Czyli nawet w ramach tego rządu widać wyraźnie, że oni walczą nie w interesach polskich, które są artykułowane jasno i wyraźnie, tylko właśnie opowiadają się po stronie jakichś mętnych celów, które przecież wiadomo, każdy ekonomista jest w stanie wykazać, że to zniszczy po prostu polską gospodarkę, zniszczy polski naród i zniszczy nasze rodziny. No więc faktycznie potrzebny Polsce jest cud, potrzebny jest cud na miarę rzeczywiście pokonania wroga wewnętrznego, bo ten jest najgorszy w tej chwili.